To była ekipa młodych chłopaków, którzy chcieli coś udowodnić sobie chyba przede wszystkim. I chcieli się cieszyć i grać jak najlepiej, walczyć o każdą piłkę. Nie patrzyli w ogóle na wynik, tylko walczyli po prostu o każdą piłkę, o każdą akcję i nakręcali się tym. I to była drużyna, gdzie wszystkich 14 chłopaków szło w jednym kierunku. Ja myślę, że w tym tkwi fenomen tej drużyny i mimo tego, że nie udało się wygrać półfinału, to byliśmy gotowi od razu na, co rzadko się zdarza, na mecz o trzecie miejsce. To dlatego chyba wywalczyliśmy ten medal. Brazylia nie była. Mogę powiedzieć tylko przepraszam. Ja myślę, że każdy trener chciałby mieć taki zawrót głowy. Do nas bardzo dużo ciepłych słów spłynęło. Ciepłych słów z Polski, ciepłych słów od Polonii, ciepłych słów od ludzi dookoła, którzy byli na tym turnieju. Wiele ciepłych słów od trenerów innych reprezentacji, od zawodników innych reprezentacji, że naprawdę ta drużyna zrodziła się na tym turnieju i grała fantastycznie. Ja osobiście mogę powiedzieć, że spotkaliśmy trenera reprezentacji Rosji, jak wyjeżdżaliśmy już z Chicago. I on powiedział, że naprawdę stworzyliśmy fantastyczną drużynę i graliśmy świetnie i bardzo nam w ogóle pierwszy wyciągnął rękę i powiedział, że mimo że oni wygrali złoty medal, że graliśmy świetnie i bardzo dobra robota, więc to jest mega miłe, gdy dostaje się takie gratulacje od najlepszych.